Nadszedł kolejny dzień, żeby zostać super, super, supermanem w Minecraft. Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem oczywiście Szczypson i jesteśmy dzisiaj znowu na Palionowie. Jak co odcinek, prawda, jesteśmy znowu u nas w bazie. Ja sobie, prawda, przede wszystkim zabiorę sobie mój strój, prawda, tutaj z mojego stojaczka pięknego. O, tu mogę odłożyć te buty nawet, ale fajnie, w sumie nie są one niepotrzebne teraz. To ja mógłbym sobie odłożyć na przykład też to. Chyba niestety nie, ale nieważne, w każdym razie na samym początku możecie zostawić łapkę w górę. 3000 łapek w górę i wlatuje kolejny odcinek, prawda, z bycia Supermanem. Słuchajcie, nie ma tu żadnej wiadomości od Świrusa, co oznacza, że Świrus jeszcze chyba nie do końca ogarnął, że my mamy w tym miejscu, prawda, bazę. Co jest bardzo ważne, co jest bardzo dobre i jak najbardziej mi to w ogóle nie przeszkadza. My sobie lecimy niczym Superman do Palionowa, zobaczyć co tam się pozmieniało, ponieważ tam je w sumie dawno nie było, ponieważ ciągle siedziałem w tej bazie i w sumie no tam skończyłem odcinek chyba poprzedni i po prostu tam teraz jestem. Więc wróciłem teraz do Palionowa. Nie, ja widzę znowu jakąś skrzynkę, to tylko... Dlaczego? O, pusta, pusta! Ej, dobra, dobra, czyli jednak Świrus nie zostawił nam żadnej wiadomości. Dobra, dobra, to dobrze, to... Dzisiaj po raz pierwszy bez wiadomości Świrusa, słuchajcie. Musimy tutaj coś popracować u nas na Hawirze, ponieważ jak widzicie, tu się niewiele zmienia. W ogóle tak swoją drogą to mam psa na nogach i... Nie wiem, czy go będzie widać tutaj, o... troszkę go było widać i bardzo mi grzeje w nogi, ale damy radę jakoś mi się wydaje. W każdym razie musimy tu... Żartowałem, jednak mamy wiadomości od Świrusa. Nie, jak dużo w ogóle jeszcze, jak się rozpisał. Ja nie mogę, dobra, zaczynamy czytać. Całkiem fajny balkon. Dzięki. Ale mam dla ciebie coś równie fajnego. Nudzi mnie już dawanie tabliczek. Rabliczek napisał, chyba chciał tabliczek napisać. Czy książek w skrzynkach, gdzieś blisko twojego domu. Więc stworzyłem specjalny pokój, w którym będę zostawiał swoje wiadomości. Ten pokój jest bliżej niż myślisz, bo jest pod tobą. Tak jakby. To, co to znaczy tak jakby pode mną? Nie rozumiem, dobra, nieważne. Znajdź to miejsce, tam czeka na ciebie wskazówka dotycząca tego, jak będzie wyglądać przebieg naszej wojny baz. Nie chcę cię straszyć, ale nie masz szans. Aha, dobra, super. Dobra, czekajcie, przede wszystkim napisał, że jest pode mną. Tak jakby. Więc nie wiem, co to za bardzo znaczy, no ale dobra, sprawdźmy tu, co jest pode mną. Tu jest garaż, więc tutaj raczej nie. Jak wiemy, tutaj mamy jedno takie zejście na dół, no więc ja bym je sprawdził w sumie. Czy to tutaj o to miejsce chodzi? Chyba nie specjalnie. Tu w ogóle mieliśmy skrzynkę za tym, w której coś było. My tam chyba strój chowaliśmy na początku, ale chociaż nie wiem już w sumie co tam chowaliśmy. Nie pamiętam. Możecie mi przypomnieć, bo już zapomniałem, ale coś tam było cennego mi się wydaje. Tylko nie pamiętam co, ale chyba to mogłem zabrać już, skoro tego tam nie ma. No nie wiem, w każdym razie tam tego nie było. Pode mną, no nie wiem, zobaczmy tu. No nie, no tu jest normalnie, kurczę, nic tu nie ma, czekajcie. Ja wiem, o, ja mam przecież tą super moc widzenia, kurczę, noktowizja i tak dalej. Patrzcie, on jest teraz pod przyciskiem X. O, widzicie, tam widzę, że coś jest. Ale tu nic nie ma, czyli to by oznaczało, że to nie jest tutaj. Dobra, czyli na pewno nie pod moim domkiem. Pode mną. Aha, jeszcze jest tu, czekajcie. Po tego miejsca nie widać na noktowizji, czekajcie. Elo. No elo. Dobra, weźmiemy, rozwalimy tę skrzynkę, bo nie wiem kto tutaj dał. No ale w każdym razie, chyba że to Świrus, ale to chyba nie chodzi o to miejsce, bo on by tu zostawił jakąś wiadomość. Mówił, że przecież zostawi wiadomości. Nie wiem, nieważne. Nie wiem za bardzo, gdzie tego szukać mam teraz w takim razie, skoro pode mną. No chyba że pod posągiem. No w sumie mogłoby to być pod posągiem i są jakieś szanse na to, więc możemy to sprawdzić. Dobra, to chyba jest pod posągiem, tylko... Czy ja to mam rozwalić, czy znaleźć gdzieś jakiś... Czekajcie, znajdźmy przycisk. Znajdźmy przycisk, bo tu gdzieś powinna być jakaś dźwignia może, czy coś. Czy... Dobra, otworzyło się coś. Zamykamy to, idziemy zobaczyć, czy otworzyło się to, co się miało otworzyć. Tak. Pode mną, no tak jakby. No to w sumie już rozumiem, dlaczego tak jakby pode mną, no bo w sumie to jestem ja, ale w sumie nie do końca, no bo jednak ja se chodzę, nie? A to jest posąg. Dobra, jest... Jaka miejscuwa w ogóle, co jest grane, co on tu wybudował? Dobra, mamy tabliczki. Brawo, znalazłeś. Tajny pokój, w którym będziemy sobie rozmawiać. A więc jak będzie wyglądać nasza wojna? Brutalna, nie oszczędzę cię. Moim zdaniem stracisz wszystko, co masz. Moja baza jest między Palionowem a twoją bazą. Na szczęście dobrze ją ukryłem, więc ta informacja raczej ci nie pomoże.
Moja baza jest zbyt dobrze ukryta, ale powodzenia, miej się na baczności, bo w każdej chwili możesz stracić wszystko. No, powiem wam. Nie jest dobrze, nie jest dobrze, ponieważ ten świrus tutaj nam naprawdę grozi porządnie i widać, że on na poważnie podchodzi do tej całej walki. Patrzcie, tam załatwi zombiaka przez szyby, jakoś ten laser działa mimo wszystko. No ale, nie wiem, czekajcie, ja to zamknę, ponieważ tylko on i ja mamy do tego dostęp. Raczej mam nadzieję, że tam nikt się raczej nie popatrzy na to. Nikt nie zwróci uwagi na to, że tutaj jest coś takiego zrobione, no przynajmniej mam taką nadzieję. W każdym razie, jak powiedział świrus... Czekajcie, ja bym jeszcze jedną rzecz zrobił, ponieważ mnie denerwuje to, że mam nierówno te skille, więc ja to zrobię, ale będę w tym czasie mówił. Tak jak świrus tam napisał, jest pewien problem z tym, że on po prostu wie, gdzie jest moja baza, a ja nie wiem, gdzie jest jego baza, bo to już powiedział, że jest między moją bazą a Palionowem, jest jego baza. Z tym, że ja za bardzo nie wiem, gdzie to jest i za bardzo nie umiem sobie przypomnieć miejsca, w którym mogłoby to być, więc najlepiej by było, jakbyśmy się pociągnęli tym szlakiem, którym były te czerwone kwiaty słońca, z tym, że ja je rozwaliłem w poprzednim odcinku. I to nie był najlepszy pomysł, ponieważ teraz tak naprawdę nie znam tej drogi i nie wiem, gdzie mam iść, żeby znaleźć tą jego bazę. Ale dobra, mniej więcej będę iść tą trasą, jaka była. I może akurat znajdziemy, z tym, że on powiedział, że jest bardzo dobrze ukryta, więc raczej to nie jest to, co... raczej nie będzie ona tak na wierzchu, tylko po prostu i tak będzie ją trudno znaleźć, bo... Czuję, że ona będzie pod ziemią, że jak już to pod ziemią, to chyba tędy szło, nie, ja już nawet nie jestem pewien tutaj. Wiem, że przez las, ale nie wiem gdzie dokładnie, nie wiem jak dokładnie, więc trudno mi jest na to powiedzieć, nie wiem w sumie gdzie mam biec. No dobra, biegniemy przez las po prostu, no bo nie widzę innej opcji. No dobra, wiem, że tutaj, wow, ale mnie nagle pociągnęło. Tu to było, tu gdzieś, tu się skręcało i chyba tu się szło. Wow, dobra, tu się szło, więc tutaj gdzieś w tym miejscu, tu gdzieś tak kwiatki też szły. I tutaj, tam trzeba było na górę wylecieć. Tak mi się wydaje, no ale nie widzę tu nigdzie żadnej bazy. Kurczę, no. To by było raczej widoczne, mi się wydaje. Dobra, tu gdzieś polećmy na górę. Wow, prawie spadłem, ale się wystraszyłem. Dobra, wow, jakieś lekkie lagi były. Już zbyt super jestem, że mam lagi wręcz. Wiecie o co chodzi, nie? Dobra, ale czekajcie, bo ja bym tu wyszedł. Wyszedłbym tutaj na górę lekko. I zobaczmy, gdzie tutaj jest coś, co by się nadawało na jakąkolwiek bazę, bo ja w sumie nie widzę. No to jest jakaś góra, więc tu w sumie coś, cokolwiek by mogło być, ale... No nie widzę nic tutaj, no chyba, że nad czymś takim by to mogło być. No ale, kurczę, no nie wiem, dobra, ej, jest jeszcze opcja, żeby w tym lesie było, bo jak pamiętacie tutaj przez drzewa jakby szło to, tylko w którym miejscu to było, gdzieś tam dalej. Więc to, wow, znowu lagi. Tutaj to szło chyba przez drzewa, tak, to w tym miejscu szło, więc tu jest jeszcze jakaś szansa, żeby coś było pod. Tylko, no tak jak mówię, to będzie tak ciężko znaleźć, mi się wydaje, że skoro on mówi, że to jest tak dobrze ukryte, no to będzie na pewno pod ziemią gdzieś, mi się wydaje. No więc tutaj, tu, ej, czekajcie, no dobra, tu jest jakaś kopalnia niby, ale tu jest ciemno strasznie, ja nie mogę, czekajcie, noktowizję jak se włączę, to w sumie nic nie widzę i tak, tylko to, że mobów jest tu, mnóstwo mobów. I w ogóle mi ten, pokazuje mi rudy, ale kurde koks, bym mógł diamenty teraz szukać. No ale dobra, wróćmy z powrotem do naszej bazy i zobaczmy, co w niej jest, co moglibyśmy tutaj jakby... Ja nie jestem w stanie nawet ulepszyć w ten sposób tej bazy, bo jak on ją zaatakuje, to ją zaatakuje i tyle, ja nic tutaj nie zmienię. Jedyne, co mógłbym zrobić, to ewentualnie zrobić jakieś, nie wiem, pomieszczenie, jakieś kurcze gdzieś tutaj, nie wiem, w tym czy gdzieś, jakieś takie ukryte, w którym on by nie wiedział, że ja tam mam jakieś moje cenne rzeczy i tak dalej. No więc nie wiem, no może tu w schodach byśmy zrobili zejście. Ej, co jest grane? Tu jest w ogóle jakieś pomieszczenie jeszcze, ja go o nim nie wiedziałem. Dobra, czekajcie, ej, to mamy idealne miejsce na to, żeby tutaj zrobić jakiś właśnie ten, tak jak mówiłem, ten safe jakiś czy coś. Tu by przydało się tylko zrobić taki jeszcze słupek, żeby można było sobie po drabinie ładnie zejść, chociaż w sumie ja mogę wylecieć, więc w sumie nie potrzebujemy tego. Ale dobra, ej, fajne, mamy do zrobienia tajną bazę w tajnej bazie, co jest troszkę śmieszne. Ty tu nie wiem, co robisz w ogóle, jakim cudem ty mi się włamałeś do mojej bazy. W każdym razie, słuchajcie, będziemy musieli zabezpieczyć jakoś... Co to jest za lag? Co to jest za lag, ja się pytam? Co to jest za lag? Co to ma być? Dobra, słuchajcie, no z takimi lagami coś się nie da. Serwer coś dzisiaj, prawda, odmawia posłuszeństwa. Jakaś aktualizacja była też z tego, co słyszałem, więc to by było na tyle w tym odcinku. Tyle, co ja dokończę, to, że musimy dopracować po prostu naszą bazę, tak, żeby tutaj nie był w stanie ten świrus jej zwalczyć, żeby nie był w stanie tutaj, prawda, wejść, albo, no wywaliło mi w ogóle Minecrafta, więc bardzo mi miło.
W każdym razie to tyle, to tyle. Widzimy się w następnym... No, masakra. Widzimy się w następnym odcinku, gdzie będziemy kontynuować, prawda, dopracowywanie wszystkiego na... Tytuś glancuś, jak to mówią. Trzymajcie się, na razie. Pa, pa.